Sebastian Fałcz, program Gość Dnia. Dzisiaj nieco odmiennie, bo w plenerze, a z nami prezydent Mysłowicz, Dariusz Wojtowicz. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie prezydencie, za nami zajęcia z samoobrony w Szkole Podstawowej nr 10 w Mysłowicach. Czego dokładnie te zajęcia dotyczyły i tak naprawdę, czy one odbywały się tutaj po raz pierwszy? Ruszamy z takim pilotażowym programem miejskim dotyczącym poprawy bezpieczeństwa na podwórkach, na placach zabaw wśród dzieci, szczególnie wśród dzieci szkół podstawowych. I Szkoła Podstawowa nr 10 w dzielnicy Brzezinka w Mysłowicach jest takim miejscem, gdzie rozpoczynamy cały proces edukacyjny związany z poprawą bezpieczeństwa na podwórkach, z zachowaniami bezpiecznego działania wśród osób obcych. Próbujemy dzieci przygotować do trudnych sytuacji, które miały miejsce między innymi w Sosnowcu czy w Katowicach. Nie chcemy doprowadzić do takich samych tragedii, a jako osoby dorosłe odpowiadamy bezwzględnie za bezpieczeństwo dzieci. Stąd ten pilotażowy program w Szkole Podstawowej nr 10 w Brzezince, a później ruszamy na inne szkoły podstawowe na terenie całego miasta. A gdyby przyjęła się taka forma współpracy z mieszkańcami, z dziećmi, z młodzieżą, to ruszylibyśmy do szkół średnich. No właśnie, całą tą historią 11-latka brutalnie zamordowanego z Katowic żyła cała Polska faktycznie. Nie chcecie Państwo dopuścić do takiej sytuacji i widzicie problem w tym, że faktycznie te dzieci nie potrafią się obronić? Tak jest. Dzieci muszą nauczyć się asertywności, czyli zachowań takich, które nie pozwolą na wyprowadzenie ich w teren niezabudowany. Te dzieci muszą nauczyć się krzyczeć, uderzyć w miejsce, które pozwoli, co pozwoli na ucieczkę, na zerwanie się z rąk oprawcy. Uważam, że takie działania powinny być prowadzone na terenie całego kraju, a my jako miasto Mysłowice chcemy być takim miejscem, od którego mogą inni się uczyć. Mamy strażników miejskich z tytułami mistrzów Europy, z tytułami mistrzów Polski w jiu-jitsu, w kickboxingu, czyli w sztukach walki. To są też specjaliści od samoobrony, więc wykorzystamy ten potencjał, ogromny potencjał, jaki mamy w naszych kadrach urzędniczych. Czy był właśnie odzew jakiś pozytywny lokalnej społeczności, czy rodzice tych uczniów, którzy dowiedzieli się o takich zajęciach, byli z tego zadowoleni, czy właśnie wręcz wdzięczni za coś takiego, czy możliwość nauki ich dzieci w tych tematach? Dzisiaj jest taki dzień, który pozwoli nam stwierdzić, jak wielkie zainteresowanie jest wśród młodzieży, wśród dzieci, wśród ich rodziców i opiekunów. Także myślę, odzew będzie bardzo duży, bo widzę, że rady dzielnic się interesują problemem. Podejrzewam, że będą również chciały skorzystać z tej formy pomocy. Widzieliśmy tą ciężką, tragiczną sytuację w Katowicach właśnie. W jaki sposób później samorząd reaguje na coś takiego? Czy faktycznie wspiera się tą pokrzywdzoną rodzinę w jakiejś, nie wiem, psychologicznej formie? Czy właśnie samorząd widzi takie problemy i stara się od razu reagować w takich sytuacjach? Od tego są miejskie ośrodki pomocy społecznej, ośrodki interwencji kryzysowej w danych powiatach, gminach, które posiadają specjalistów z zakresu psychologii czy psychiatrii. My również takich mamy w Mysłowicach, ale robimy wszystko, żeby nie trzeba było z nich korzystać, z ich pomocy, z ich wsparcia. Dlatego też między innymi rozpoczęliśmy ten pilotażowy program. Uważam, że lepiej edukować tą młodzież, uczyć ich bezpiecznych zachowań, niż potem zastanawiać się, co zrobić, żeby pomóc rodzinie. Swego czasu w Mysłowicach niestety problemem zostały dotknięte dzieci z domu dziecka. Czy wszystko udało się już wyjaśnić właśnie i sprawa obrała te prawidłowe, poprawne tory i wszystko odbywa się już normalnie w tym miejscu? W naszym miejskim domu dziecka postanowiliśmy działać dwutorowo. Jeden temat został w sumie załatwiony, jeżeli chodzi o sprawę zmiany dyrektora placówki. Tutaj jest pełniący obowiązki, w trakcie jesteśmy też rozpisywania konkursu na nowego dyrektora, a z drugiej strony, ta druga strona medalu, ten drugi aspekt, to jest aspekt organów ścigania, które przesłuchują świadków, rozmawiają z pracownikami, byłymi wychowankami, z obecnymi wychowankami domu dziecka i tutaj jako miasto nie chcemy ingerować, nie chciałbym być posądzany o stronniczość, więc tutaj pozostawiamy pełną swobodę organom ścigania, a my tutaj dbamy o bezpieczeństwo również tych dzieci z domu dziecka, które biorą udział między innymi również już od paru tygodni w spotkaniach klubu jiu-jitsu, klubu karate. Chłopcy uczą się sztuk walki, dziewczyny uczą się tańczyć, śpiewać, więc też stworzyliśmy troszeczkę inne warunki do życia, do egzystencji
tych młodych ludzi poszkodowanych przez los brakiem rodziny, więc staramy się im zastąpić tą rodzinę jak najlepiej potrafimy. Wracając tutaj też do tych zajęć troszkę, bo wspominał Pan o tym, że strażnicy miejscy tutaj są utalentowani właśnie w tych sztukach walki. Czy oni tak chętnie i otwarcie pokazują to, że faktycznie umieją się obronić i chętnie przekazują tą wiedzę? Bardzo chętnie przekazują tą wiedzę. To są również instruktorzy w klubach sportowych. Widzę ich bardzo często na matach z młodzieżą. Widzę ich w lasach, w parkach, gdy biegają z dziećmi, z młodzieżą podczas treningów. Znam ich od wielu, wielu lat. Kiedyś również z nimi chodziłem na treningi. Dzisiaj już ani wiek, ani dyspozycja nie pozwala, ale tutaj widzę, że nie starzeją się nasi strażnicy. Są cały czas w kapitalnej formie, zdobywają tytuły najlepszych w Europie, najlepszych w Polsce. Potrafią się bronić i potrafią uczyć innych, jak się bronić. Dlatego cieszę się, że to właśnie oni są między innymi sprawcami tego dzisiejszego wydarzenia. Oni to robią z głębi serca i to jest ich pasja. Chciałem troszkę odbiec teraz od tego tematu związanego z dziećmi. Wiele mówi się o terenie po kopalni Mysłowice. Pan widział w tym jakąś nadzieję i chciał Pan odsprzedać ten teren, tak? Jak to dokładnie wygląda na dzień dzisiejszy i co Państwo zamierzacie zrobić z tym terenem? Tereny pogórnicze to ogromny potencjał i nie mówiłem wprost o sprzedaży, o sprzedaniu tych terenów, czyli ich sprzedaży z upłynieniu w formie gotówki. Ja bardziej próbowałem wytłumaczyć radnym, że dostajemy teren 10 hektarów niemal za 11 milionów złotych, o wartości 11 milionów złotych, dostajemy za darmo. Że nawet gdybyśmy na drugi dzień sprzedali za jakąś kwotę, jesteśmy zawsze do przodu. Ale ja nie chcę tak zrobić. Uważam, że to są tereny, które powinny pobudzić gospodarczo nasze miasto, ściągnąć przedsiębiorców, duże firmy, które będą płaciły podatki, rozbudowywały nasze drogi, pomagały nam w rozbudowie infrastruktury sportowej czy rekreacyjnej. I to jest moje zadanie, żeby to miasto pobudzić do życia. Radni widzą w większości, że to jest fantastyczna forma pobudzenia gospodarczego miasta, ale ze względów politycznych niektórzy nie chcą się zgodzić. Tu polityka taka brutalna, podła, warszawska przeważa nad zdrowym rozsądkiem. Radni ogłosili przerwę dwa tygodnie w obradach i mam nadzieję, że pozwolą po tej przerwie wprowadzić jeszcze raz pod obrady właśnie punkt dotyczący przejęcia terenów ze spółki restrukturyzacji kopalń, żebyśmy mogli to miasto wreszcie postawić na nogi. Wiele głosów, znaczy słyszałem takie pogłoski, że radni wspominali coś, żeby wybudować tam nowe centrum miasta. Co Pan na to? My możemy zrobić tam wszystko. Wszystko, o czym sobie zamarzymy, o czym zamarzą sobie mieszkańcy. My możemy pozyskać na te tereny ogromne pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, Sprawiedliwej Transformacji, przepraszam, z funduszy europejskich, z nowej perspektywy. Ale żeby to zrobić, musimy być właścicielami tych terenów. A radni przenoszą to w czasie, niektórzy udawają, że zależy im, a tak naprawdę przesuwają w czasie, aby rozbić całe działania dwuipółletnie. Ja 2,5 roku prowadziłem negocjacje z SRK, z rządem, z posłami, z senatorami, żeby przejąć ten teren za darmo, bez żadnych obostrzeń. Udało się to zrobić, jest umowa na stole, a radni próbują to skomplikować po to, żeby nie udało się, no bo mój sukces jest dla nich porażką, tak to odbierają, a ja uważam, że mój sukces jest jeszcze większym sukcesem radnych, bo to ci radni będą decydowali później, co tam się będzie działo i mogą stać się bohaterami tego miasta. Czyli faktycznie kolejny raz będzie miasto czekać 2 tygodnie na decyzję radnych, tak? Tak jest. I tu mnie serce boli, ponieważ już się odzywają głosy ze strony nawet przedstawicieli rządu. Oni są zszokowani decyzją radnych. Ja nie jestem w stanie im wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje. Mam nadzieję, że prześpią sprawę, emocje opadną i te polityczne warszawskie działania zostaną wyeliminowane z miasta. Faktycznie, żeby sprawa miała jakiś dobry koniec. Tak na sam koniec naszej rozmowy chciałem się zapytać też o dosyć istotny temat. Wiemy, że od wielu miesięcy w Mysłowicach walczy się z odpadami toksycznymi. One rozpoczęły się już, ich wywóz tych odpadów. Na jakim etapie on właśnie jest teraz i jak to wszystko wygląda? Czy mieszkańcy nie obawiają się już właśnie o swój własny stan zdrowia? Obawiają się. My stoimy dzisiaj w miejscu, które jest w niedalekiej odległości od tego składowiska niebezpiecznych, porzuconych w sumie odpadów niebezpiecznych. Wywieźliśmy już około 800 ton, czyli sprawnie idzie nasza praca. Sprawnie idzie praca firm, które wywożą. Jestem szczęśliwy, że udaje się to wywieźć. Tutaj rzeczywiście wielkie ukłony do pana premiera i ministra klimatu. Ci dwaj panowie
Wrocławie dokonali wręcz niemożliwego. Zdobyli środki, czy tam bardziej pozwolili nam te środki zdobyć na wywóz odpadów niebezpiecznych, bo miasto samo by sobie nie poradziło. Idzie wszystko zgodnie z planem, jest bezpiecznie. Ja niemal codziennie jestem na kontrolach. Dziennie na kontroli jest pani szefowa ochrony środowiska. Mamy pełny monitoring tego, co tam się dzieje. Firmy wywiązują się na razie z wszystkich założeń, które sobie tam gdzieś poukładaliśmy w harmonogramach i nie ma źle. Mam nadzieję, że mieszkańcy również z zadowoleniem przyjmują takie informacje i też mam nadzieję, że zakończymy to wszystko 29 października najpóźniej. Jak widzimy, wszystko zmierza w dobrym kierunku. Na tym kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Moim Państwa gościem był prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. I do zobaczenia. I do zobaczenia.